Panie Marszałku, Wysoka Izbo, składam wniosek formalny o zarządzenie przerwy, zwołanie Konwentu Seniorów celem uzupełnienia porządku obrad o informację pana premiera o przyczynach odwołania szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wysoka Izbo, w dniu wczorajszym pod osłoną nocy został odwołany z funkcji szefa ABW pan Krzysztof Bondaryk. Chcę przypomnieć Wysokiej Izbie, że odwołania szefa ABW dokonuje premier po zasięgnięciu opinii prezydenta, kolegium do spraw służb specjalnych oraz komisji do spraw służb specjalnych. Powstaje pytanie, dlaczego tak ważnego urzędnika państwowego, szefa służb specjalnych, odwołuje premier w takim trybie. Powstaje pytanie, dlaczego uchybił ustawie o ABW. W związku z powyższym konieczna jest informacja pana premiera o przesłankach i powodach tej dymisji czy przyjęcia tej rezygnacji. Przypomnę, że pan Krzysztof Bondaryk był wieloletnim szefem ABW, ma rozległą wiedzę na temat funkcjonowania przestępczości zorganizowanej w Polsce, przestępczości terrorystycznej i gospodarczej. Dlatego też, żeby ta służba funkcjonowała w sposób należyty, Wysoka Izba i opinia publiczna powinna wiedzieć, co jest powodem takiej nagłej rezygnacji szefa ABW. Polacy mają prawo wiedzieć, czy potencjalny nowy szef da gwarancję bezpieczeństwa Polaków, jeśli chodzi o kolejne afery typu Amber Gold, Hazardowa, Stoczniowa i wiele, wiele innych. Odwołanie szefa ABW jest sprawą niezwykłej wagi, dlatego domagamy się wyjaśnienia pana premiera na temat przyczyn odwołania i podejrzenia złamania ustawy o ABW. Dziękuję bardzo.